Polacy chętnie robią zakupy przez komórkę. 41% polskich użytkowników sieci robi zakupy przez smartfony. To 4 punkty procentowe więcej niż w 2015 roku. 1/4 polskich internautów robi zakupy przez tablety. Z tych urządzeń mobilnych coraz częściej korzystamy, by robić zakupy i domagamy się tego, by sprzedawcy oferowali aplikacje mobilne, w których możemy kończyć zakupy i domagają się tego, by płatności mobilne były też dostępne. Najczęściej kupujemy dokładnie to samo, co kupujemy na desktopach i urządzeniach stacjonarnych, na naszych komputerach domowych, czyli odzież, kosmetyki, a także elektronikę. Różnice pojawiają się natomiast między kobietami i mężczyznami, bo kobiety kupują częściej odzież i kosmetyki, mężczyźni elektronikę, RTV i AGD i jakieś inne rzeczy do domu. Dla Polaków nie ma istotnej różnicy między tym, gdzie kupują i robią zakupy, czyli między serwisami aukcyjnymi takimi jak Allegro czy eBay, czy sklepami dostępnymi normalnie w sieci, na stronach internetowych oraz przez aplikacje. Oczywiście częściej i lepiej wybieramy sklepy internetowe, te, które mają aplikacje i są dostępne dla nas na naszych urządzeniach mobilnych. Natomiast nie stanowi to istotnej różnicy dla konsumenta. W przyszłości, dzięki temu, że między innymi nie będzie już możliwości blokowania geograficznego, geoblokowania dzięki regulacjom unijnym, będziemy mogli łatwiej dokonywać zakupów w innych sklepach, w innych krajach członkowskich, czy one są we Francji, w Niemczech, bo po prostu sprzedawcy będą musieli nam sprzedawać i także sprzedawać materiały wideo, muzykę oraz inne elementy, bo aż tak daleko poszła dyrektywa unijna.